Nie mam takich złotych pytań, które sam, które sam sobie zadaję i które służą mi jako punkt wyjścia do całej akcji. Prawdę mówiąc, w moim pisarstwie nigdy nie kierowałem się jakimiś takimi teoretycznymi wskazówkami, bardzo ważnymi być może, ale ja ich jeszcze nie znałem. Na przykład Raymond Chandler napisał kiedyś taką, taką, taki krótki tekst o pisaniu powieści kryminalnych, mimo że jest to ten mój ulubiony autor, właśnie Chandler, to, to jednak, mimo wszystko, tego tekstu nie znałem i w związku z tym nie przejmowałem się żadnymi wskazówkami. Pisałem po prostu kierując się moją intuicją, opierając się na moim doświadczeniu, doświadczeniu czytelniczym, ponieważ jako czytelnik czytałem kiedyś mnóstwo kryminałów, teraz już nie czytam. Kiedyś czytałem bardzo dużo kryminałów i bardzo dużo filmów oglądałem, kryminalnych, sensacyjnych, zatem tylko i wyłącznie korzystając z, tego, z, tego, z tych moich doświadczeń, tworzyłem akcje. Nie kierując się żadnymi złotymi pytaniami, żadnymi teoretycznymi wskazówkami, nie było mi to potrzebne.